Piotr Canisius urodził się 8 maja 1521 roku w Nijmegen w Holandii jako syn Jakuba Canisiusza, który pełnił w tym mieście urząd burmistrza. Piotr już w dzieciństwie zdradzał oznaki swojego powołania, gdyż lubił służyć podczas nabożeństw liturgicznych i odprawiać msze, jak mawiał. Ojciec chciał skierować go na studia prawnicze, ale Piotr udał się do Kolonii na Wydział Teologii. Tutaj spędził 10 lat. Już w czasie studiów nastawił się Canisy na apologetykę, dlatego też ze szczególną pilnością studiował prawdy atakowane przez protestantów. W roku 1540 zdobył tytuł magistra nauk wyzwolonych. 3 lata później wstąpił do jezuitów. Piotr szybko zaczął cieszyć się tak wielkim autorytetem, że nie będąc jeszcze kapłanem, 3-krotnie został wysłany do cesarza Karola V, wówczas władcy Hiszpanii, Niemiec i Niderlandów, aby ten ustanowił arcybiskupa Kolonii, elektora Hermana, jawnie sprzeciwiającego się protestantyzmowi. W roku 1546 Piotr przyjął święcenia kapłańskie. Jako znakomity teolog został wezwany przez biskupa Augsburga, kardynała Ottona, by mu towarzyszył na soborze w Trydencie w charakterze teologa-konsultora. Na Uniwersytecie w Bolonii uzyskał tytuł doktora teologii. Skierowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napór protestantyzmu. Przez 30 lat Piotr Canisius niezmordowanie pracował, by zabliźnić rany zadane Kościołowi przez kapłana apostatę Marcina Lutra. Brał czynny udział we wszystkich zjazdach i obradach doktrynalnych tej sprawy. Prowadził misję dyplomatyczną między cesarzem, panami niemieckimi a papieżem. Ułatwiał nuncjuszom papieskim oraz legatom ich zadanie. W wykładach na Uniwersytecie w Ingolsztacie wyjaśniał ze szczególną troską zaatakowane prawdy, wykazując błędy nowej wiary. Był wszędzie, gdzie uważał, że jego obecność jest potrzebna dla Kościoła. Jego misji sprzyjało to, że cesarzem był wówczas Fryderyk I, wychowanek jezuitów, któremu sprawa katolicka leżała bardzo na sercu. W roku 1556 święty Ignacy mianował Piotra pierwszym prowincjałem nowo utworzonej prowincji niemieckiej, która liczyła wówczas zaledwie 3 domy – w Ingolsztacie, Wiedniu i w Pradze. Pod rządami Canisego w latach 1566-1569 powstało 5 kolejnych konwentów. Nadto powstała w północnych Niemczech 2. prowincja. W 1558 roku Piotr odbył krótką podróż do Polski, towarzysząc nuncjuszowi Kamilowi Mentuadi. Cieszył się przyjaźnią kardynała Hozjusza z Warmii. Największą wszakże sławę Piotr Canisy zyskał sobie pismami. Do najcenniejszych należą te, które wyszły z jego praktycznego, apologetycznego nauczania. Są to 3 katechizmy, mały, średni i wielki, przeznaczone dla odbiorców w różnym stopniu przygotowania intelektualnego. Katechizmy Piotra Canisiusza w ciągu 150 lat doczekały się około 400 wydań drukiem. Niemniej wielkim wzięciem cieszyło się potężne dzieło świętego Canisiusza Summa Nauki Katolickiej, na którą złożyły się jego wykłady, dyskusje i kazania. Dzieło to stało się podstawą do wykładów teologii na katolickich uniwersytetach i do kazań. Ostatnie lata życia spędził Piotr Canisy we Fryburgu Szwajcarskim. Zmarł tam 21 grudnia 1597 roku. Zaraz po jego śmierci Niemcy, Austria i Szwajcaria rozpoczęły starania o jego kanonizację. Jeszcze za jego życia ukazał się jego pierwszy żywot, napisany przez ojca Jakuba Kellera. Aktu beatyfikacji dokonał dopiero w 1864 roku papież Pius IX, a do katalogu świętych i doktorów Kościoła wpisał go uroczyście papież Pius XI w 1925 roku. Relikwie świętego Piotra Canisiusza spoczywają w kościele jezuitów we Fryburgu Szwajcarskim. Zachowały się szczęśliwie 2 portrety świętego Piotra, wykonane jeszcze za jego życia. Jest nazywany apostołem Niemiec. Jako swojego patrona uznają go szkolne organizacje katolickie w Niemczech. W ikonografii przedstawia się świętego Piotra Canisego w sutannie jezuickiej. Jego atrybutami są katechizm, krucyfiks, młotek i pióro. Módlmy się.
Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary obdarzyłeś męstwem i wiedzą świętego Piotra Kanizjusza, prezbitera. Spraw przez jego wstawiennictwo, aby szukający prawdy z radością znajdowali Ciebie, a wierzący trwali przy Twoim Kościele. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.